Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin i zapraszam Was dzisiaj na recenzję myszki firmy QPAD 5K. W tym filmie podsumujemy sobie testy tej myszki i odpowiemy sobie na pytanie, czy warto kupić tę myszkę. Na początek przypomnę Wam parametry techniczne, tak więc myszka ta wyposażona jest w laserowy sensor o wysokiej rozdzielczości do 5040 dpi. Regulacja odbywa się w zakresie od 90 do 5040, to zobaczycie za chwilkę w sekcji programowej. Przyspieszenie myszki 30G, czyli bardzo dobrze. Maksymalna prędkość 150 cali na sekundę, czyli w przeliczeniu około 3,8 m na sekundę. Przetwarzanie obrazu 10,8 megapiksela na sekundę, również bardzo dobry wynik. Oraz próbkowanie na poziomie 1000 Hz. Co oznacza reakcję z prędkością 1 milisekundy, a oczywiście to przekłada się na jak najlepsze, najszybsze reakcje w grach. Czyli po prostu myszka komunikuje się z komputerem tak szybko, jak jest to możliwe poprzez port USB 2.0. No i jak widzicie, myszka wyposażona jest w kabelek w oplocie dwumetrowy, zakończony pozłatanym wtykiem USB, przez co właśnie osiągamy maksymalną częstotliwość próbkowania. Jak widzicie, myszka ma dokładnie taki sam kształt jak poprzedni testowany przeze mnie model OM75, z tym, że tam mieliśmy białą myszkę optyczną, tutaj mamy czarną i to, co je różni, to iż OM75 miała takie błyszczące białe wykończenie, taki biały plastik. Tutaj natomiast mamy już matowe elementy, przez co nie łapie ta myszka odcisków palców. Na czarnym kolorze byłoby to znacznie bardziej widoczne, tak więc moim zdaniem jest to plus. No i druga rzecz, wyprofilowanie myszki. Zobaczcie, mamy tutaj miejsce na kciuk oraz miejsce na palec serdeczny i mały, dzięki czemu cała dłoń leży swobodnie na tej myszce, wszystkie palce mają oparcie i przez to chwyt tej myszki jest naprawdę bardzo, bardzo komfortowy. Jedyne, czego mi brakowało, to dociążenia tej myszki, ponieważ jak dla mnie osobiście jest troszeczkę za lekka, waży około 155 gram, ale oczywiście to jest sprawa indywidualna. Pomimo braku tej takiej solidnej, słusznej wagi, grało mi się nią i użytkowało ogólnie bardzo, bardzo dobrze. No przede wszystkim dzięki komfortowi płynącemu z ułożenia całej dłoni. Naprawdę system jest rewelacyjny, bardzo szybko można się do tego przyzwyczaić, no a później ciężko już wrócić do jakiejkolwiek innej myszki. Tak więc jeśli chodzi o kształt, to projektanci QPADA naprawdę bardzo, bardzo dobrze się spisali i ten system naprawdę się świetnie sprawdza. No i rzućmy jeszcze okiem na samą myszkę. Oczywiście mamy logo QPADA białe. W poprzedniej myszce było czarne, oczywiście na białym tle. Tutaj mamy na odwrót główne przyciski myszki. Pracują w ten sposób. Powiedziałbym, że jeśli chodzi o generowany hałas, to jest to na normalnym poziomie. Nie są ani jakieś wyjątkowo głośne, ani też super ciche. No, zobaczcie, mamy też podświetlaną na niebiesko rolkę, która również służy jako przycisk. Jest cała wykonana z gumy i przewija się nią dość precyzyjnie. Po bokach mamy jeszcze dwa dodatkowe konfigurowalne przyciski, które już chodzą zdecydowanie cichutko. To, co mam jeszcze tutaj, to przełącznik trybu low-high, czyli po prostu konfigurujemy sobie dwie wartości dpi i tymi właśnie przełącznikami się między nimi przełączamy. Spójrzmy jeszcze na spód myszki. Oczywiście widzimy laserowy sensor o wysokiej rozdzielczości i bardzo dobrej jakości cztery ślizgacze. Jeśli mamy dobrą podkładkę, to ta myszka przemieszcza się bez żadnego wysiłku. No i rzućmy jeszcze okiem na sekcję programową myszki 5K. Zobaczcie, w pierwszej zakładce Button mamy konfigurację 5 z 7 dostępnych na myszce przycisków. Możemy nadać im przeróżne funkcje, jak widzicie. Może to być także funkcja makro, funkcja klawiatury oraz jakaś komenda typu kopiuj, wklej, kasuj itd. Mamy także suwaczek do ustawienia prędkości podwójnego kliku. Przywrócić także możemy wartości domyślne. Sekcja Wheel, oczywiście konfiguracja naszego scrolla. Przewijanie o jedną linię, o 3, o 6. Cała strona. Możemy wyłączyć sobie podświetlenie rolki, a także ustawić częstotliwość próbkowania. 125, 250, 500 oraz maksymalna 1000 Hz. Zakładka Move.
Mamy tutaj zubaczek do ustawienia prędkości przemieszczania się kursora oraz przyspieszenie sprzętowe. Jest także opcja automatycznego przemieszczania kursora do aktywnego okienka. Kolejna zakładka DPI, czyli wartości naszej rozdzielczości myszki. Mamy tutaj wartości dla high i dla low, czyli dla tych dwóch przycisków przełączających. I możemy indywidualnie konfigurować oś X oraz oś Y. Czyli przykładowo na high ustawiamy sobie około 3800, na low ustawiamy sobie niecałe 2000 i wtedy mamy do wyboru dwie rozdzielczości w czasie gry. Jest także opcja Lift Distance, czyli jak wysoko możemy podnieść myszkę, oderwać po prostu od podkładki i będzie ona dalej skanowała naszą podkładkę, czyli po prostu będzie łapała nasz ruch. Sekcja makro, tutaj oczywiście nagrywamy kombinacje klawiszy, które później możemy sobie przypisać, na przykład pod klawiszami dodatkowymi z boku. I informacje o myszce, o oprogramowaniu. No i moi drodzy, kilka słów podsumowania na koniec. Myszką QPad 5K grało mi się naprawdę bardzo dobrze i uważam, iż jest to świetna myszka dla wymagających graczy, ponieważ ma świetny sensor laserowy, DPI o wartości 5040, zadowoli nawet najbardziej wymagających graczy, tych, którzy lubią grać na wysokim DPI. No i największy plus tej myszki, poza oczywiście bardzo dobrymi parametrami, dobrym sensorem, to jej kształt. Jest to bez wątpienia jedna z najwygodniejszych myszek, z jakich dane mi było korzystać. Jakość wykonania jest bardzo wysoka i podejrzewam, że jeśli kupicie sobie taką myszkę, nawet jeśli dużo gracie, to będzie służyła Wam bardzo, bardzo długo. Aha, no i jeszcze jedna informacja. Myszka kosztuje około 230 zł, co myślę, że jak na sprzęt tej klasy nie jest ceną wygórowaną. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tej recenzji i zapraszam także do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam Was, cześć!